sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dziś naszym gościem, przyjaciel kanału Marek Meissner. Witam cię serdecznie, Marku. Witam cię, Mateuszu, witam państwa. Marku, wszyscy skupiają się oczywiście na tym, co w ostatnich dniach działo się z polskim sędzią, ale my dzisiaj nie o tym. Porozmawiamy o równie ważnym wydarzeniu, które mam wrażenie, że nieco gdzieś umknęło polskim mediom, tak, a mianowicie właśnie. Wizyta chińskiego przywódcy w Europie. No właśnie, Sibyl u Macrona. Właściwie to moglibyśmy pominąć milczeniem wizyty w Serbii i na Węgrzech, ponieważ on po prostu pojechał do swoich klientów, a coraz bardziej wasali. Zważywszy ostatnie nowiny, o których pisał znany znawca Węgier Dominik Hej, że coraz bardziej Chiny zastępują na Węgrzech Rosjan, no to widać, że on pojechał, a już w Serbii to już absolutnie, przy czym dochodziło do takich historii, że w czasie wizyty Xi omawiano otwarcie w prasie serbskiej możliwości zakupu broni w Chinach zamiast rosyjskiej, bo Rosjanie są nieterminowi i nawalają z serwisem. I to jest kraj aspirujący do Unii Europejskiej, tak na marginesie, prawda? No już jedne Węgry chyba starczą. No to tutaj pojechał do Macrona i tu była trudniejsza sytuacja, ciekawsza. Mianowicie spotkał się z Macronem i spotkał się z Ursulą von der Leyen. Von der Leyen w tym przypadku była dosyć ostra i przycisnęła go o dumping cenowy i o nadwyżki w mocach produkcyjnych Chin. I tutaj była bardzo ciekawa odpowiedź, mianowicie on oświadczył, że no przecież handel przynosi zyski obu stronom, a nie ma żadnych nadwyżek w mocach produkcyjnych Chin. Jak pamiętamy, niedawno była Janet Yellen i był Blinken. I im obojgu Xi absolutnie nie zaprzeczał, że nadwyżki są i obiecał je nie tyle może zlikwidować, ile trochę przykręcić. I stwierdził, że absolutnie, no tutaj on rozumie Stany Zjednoczone, że one się tych nadwyżek obawiają, wobec czego on tutaj wyda polecenie, żeby to nie rozbudowywano, tych mocy produkcyjnych nie wykorzystywano. No to teraz wydał taki jednoznaczny komunikat. Z Amerykanami się liczymy, a Unię Europejską to mamy gdzieś. Zresztą tutaj był cały czas ten motyw w wizycie u Macrona, mianowicie on podkreślał niezależność Francji od wszystkich bloków militarnych oraz gospodarczych. Czyli tutaj stara taktyka Chińczyków na rozbijanie Unii i na rozbijanie NATO cały czas gra. Tutaj oczywiście Macron się nie dał wpuścić, bo jedno ciekawą, bardzo ciekawą rzecz wydobył z Xi. Mianowicie stwierdził, że absolutnie powinny zostać, tutaj wspieranie Rosji powinno zostać zaprzestane, że Rosja powinna się poddać prawu międzynarodowemu i bach, mamy odpowiedź Xi, że Chiny nie są stroną w tej wojnie i domagają się szybkiego, uwaga, zawieszenia broni. Ale Marku, to ja wchodzę ci w zdanie, bo tam jeszcze powiedział jedną ważną rzecz, czyli zawieszenia broni akceptowalnego dla Kijowa i Moskwy. Tak, ale poczekaj, zawieszenia broni, nie pokoju. A przecież był chiński czteropunktowy plan pokojowy. Czyli on już nie mówi o pokoju, tylko o zawieszeniu broni, a pamiętajmy, jak mówiono o zawieszeniu broni. Granica na Dnieprze i ten czwarty punkt słynny, przywrócenie stosunków gospodarczych między Azją a Europą. Czyli co? Teraz to już jak tak, to Rosja, a jak nie, to nie, to jednak te Chiny są najważniejsze i tą Rosję to możemy porzucić pod warunkiem, że tutaj z nami sklecicie jakieś kulawe z zawieszenie broni i dalej będą te pociągi z chińskich fabryk szły do Europy. Do Europy, bo Unia Europejska no to przecież to nieznaczący twór. To nie trzeba się tak liczyć jak ze Stanami. I następna marchewka Xi to była poparcie wezwania Macrona do globalnego rozejmu olimpijskiego. Oczywiście chodziło o wojnę na Ukrainie, ale jeżeli on to popiera, to znaczy, że
on ma tutaj interes wewnętrzny w tym, żeby wtedy był spokój. No ale to chyba bardziej taki polityczny. Polityczny właśnie... interes, dlaczego? Dlatego, że czymś trzeba przykryć ostatnią wpadkę, a wpadka była potężna. Mianowicie, ledwie Blinken wsiadł do samolotu, z drugiego samolotu wysiadła w Pekinie delegacja Hamasu. Dokładnie. I tąż delegację przyjmowano. Tąż delegację przyjmowano na bardzo wysokim szczeblu, a jeszcze pojechał do Moskwy Wei Wenqiang, czyli taki osobisty wysłannik Xi, kiedy chodzi o jakieś istotne rozmowy zagraniczne w tym momencie. Z czym pojechał? Tam jest ciekawa sprawa. Mianowicie jednak Chiny w jakiś sposób tej Jelen i tego Blinkena posłuchały, bo 14 najważniejszych banków chińskich całkowicie urwało jakiekolwiek rozliczenia prowadzone przez firmy chińskie z Rosją. Teraz sytuacja jest taka, że jeżeli firma chińska ma oddział w Rosji i ten oddział chce sobie założyć konto w chińskim banku, żeby się rozliczać, to oczekuje 3 miesiące na konto i 6 na rozliczenie. To całkowicie podcina ten handel, więc co robią Chińczycy? Chińczycy, zwłaszcza te firmy MSP, robią tak, że zaczynają korzystać z małych banków rolnych przy granicy. Tam to też trwa i te zlecenia jeszcze idą, ale trwają bardzo długo, ale przynajmniej konta są otwierane szybciej. I co jest ciekawe, rosną tylko aktywa pewnych określonych banków. Na przykład Industrial and Commercial Bank of China albo Bank of China. Dwa najważniejsze banki. Dlaczego im rosną rosyjskie aktywa? Proste. To są jedyne banki, które rozliczają transakcje rosyjską ropą. Także widać tutaj handel, owszem, tutaj Amerykanom świeczkę, ale i Rosjanom ogarek. Po trochu. Po trochu jednych i drugich i nie sądzę, wszystko wskazuje na to, zwłaszcza wizyta Xi u Putina, żeby Chiny bardziej zaangażowały się po stronie Rosji. To będzie cały czas ten spacer po linie, to siedzenie okrakiem na płocie. Pamiętajmy, że są ekonomiści chińscy, którzy mówią, że ta wojna będzie niesłychanie dla Chin destrukcyjna i już jest, bo odcięła jeden z głównych szlaków handlowych. Pamiętajmy, że irańska delegacja wyjechała z Chin z niczym, ale także jak przyjechał Xi do Macrona i miały być podpisane umowy, to zostały podpisane tylko te umowy, które były już od dawna wynegocjowane i właściwie podpis na nich był wyłącznie formalnością. O niczym nowym nie powiedziano. Żadnych nowych umów nie zawarto. Oczywiście było mnóstwo opowieści na ten temat, że bardzo chętnie tutaj Chińczycy kupią sprzęt lotniczy, że rozpoczną współpracę w dziedzinie energii jądrowej, zielonej energii, sztucznej inteligencji. I tu Macron pociągnął temat i powiedział, że proszę bardzo, jeżeli tak, to sztuczna inteligencja, ale wspólna, ale we Francji. Jesteśmy z powrotem? Krótka przerwa techniczna. Tak. Marku, ale to nasuwa się cały czas jedno pytanie. Czy ten interes chiński, no przecież my tu obserwowaliśmy wielkie konferencje na terenie Polski, wielkie pokazywanie wielkich projektów, on cały czas przeważa na stronę rosyjską niż europejską. Chińczykom bardziej się opłaca wspierać Rosjan niż nawiązywać dobre stosunki handlowe z Europą? Ale tutaj mają wielki problem. Bo gdzie oni zastąpią rynek europejski? Gdzie oni zastąpią, w jaki sposób zastąpią rynek amerykański, jak już im ekonomiści piszą, że możliwości wchłonięcia chińskich towarów przez rynek rosyjski się kończą? Że to już jest niemożliwe, że może jeszcze da się podciągnąć te 10% na sprzedaży AGD, na sprzedaży samochodów, ale już więcej się nie da. I po prostu stąd jest to manewrowanie. Jeżeli Instytut Ekonomii w Pekinie
Jeden z najbardziej taki, no to jest taka pepiniera dla rządowych, tam kształcą się synowie ministrów, czy też raczej szefów sekretariatów ekonomii, gospodarki, rządu chińskiego IKC, i tenże instytut mówi, że osiągnęliśmy, jeżeli chodzi o kierunek rosyjski, to osiągnęliśmy nasze maksymalne możliwości działania, oddziaływania ekonomicznego i nie należy się spodziewać, żebyśmy my, czyli Chińczycy, osiągnęli coś więcej i należy pomyśleć o przyszłości, o zabezpieczeniu naszych interesów. To raczej znaczy, że Chińczycy owszem, mogą zrobić jakieś inwestycje typu montownia, prawda? Czyli zabezpieczenie interesów na przyszłość, ale już widać wyraźnie, że ich bardziej interesują republiki środkowoazjatyckie, że tutaj ważniejsza jest dla nich Europa, ważniejsze są Stany, gdzie nazwijmy to jest szorstka przyjaźń i każdy większy zwrot w stronę Rosjan wywoła natychmiastową reakcję kongresu, który już chce dociskać śrubę. No Marku, a oni właśnie, mają naprawdę ogromne nadwyżki mocy produkcyjnych i im się to nie opłaca po prostu. Zgrabnie zatem przejdźmy do Waszyngtonu, no bo z jednej strony mamy odblokowany pakiet pomocy dla Ukrainy i Tajwanu, co też jest w kwestii chińskiej bardzo istotne. Duża debata na temat słynnej aplikacji TikTok. Jak te relacje w ostatnich miesiącach wyglądają między Pekinem a Waszyngtonem? Bardzo chłodno. To znaczy szykuje się duża afera szpiegowska. Dotyczy studentów i pracowników naukowych renomowanych, bo do tej pory się nie mówi, renomowanych uniwersytetów i szkół wyższych w Stanach, którzy po prostu byli dwuetatowcami. No cóż, w tym momencie słyszę rozgłośny chichot ze Sztokholmu, gdzie taką siatkę przymknięto, no tak, z 10 lat temu, na początku inwazji na Ukrainę w 2014 roku. I regularnie tam czyszczono z tego typu siatek. Także tutaj Amerykanie się wykazali naiwnością, Szwedzi już od 10 lat mniej więcej wiedzą, z czym to się je. Natomiast jest ciekawa sprawa, bo tam wyszła taka historia, w Fox News omawiano Axis of Evil, czyli Iran, czyli Korea Północna, Rosja, Chiny, gdzie już razem to wszystko połączono i okazało się, że te dostawy Kima dla Rosjan, no to takie są ciekawe. KM-23 to jest takie coś, co nazywają na Ukrainie Kimo Iskander, bo mniej więcej parametry podobne, chociaż głowica trochę większa, no i zasięg też. I okazało się, że jest to pocisk niesłychanie toporny. Niesłychanie. Mianowicie analiza wykazała, że połowa pocisków wystrzelonych przez Rosjan nie osiągnęła celu. W ogóle. Schodziły z kursu, miały awarię układu sterowania, lądowały gdzie indziej, przy czym najciekawsza jest sprawa z całą salwą, 4 pociskami, które miały trafić w Charków, a trafiły w pole. I to jest to w jedno pole, czyli rozrzutu nie było dużego, natomiast tam już nie trzeba bronować ani orać, bo zostało wszystko dokładnie zorane. I tutaj ciekawostka, Ukraińcy pokazali zdjęcie rozdzielacza układu elektrycznego. Teraz co robi za dielektryk w tym układzie? Widziałeś to zdjęcie? Niestety nie, więc słucham z niecierpliwością. Kawał drewna. Okej. Okay. To jest dosyć niezwykłe w rakiecie, tego typu pocisku rakietowym, ale faktycznie kawał drewna tam jest. Także no cóż, no widać, że jest to technologia może prosta, ale jednak dość prymitywna. A czyli Marku, jak tak w kontekście chińskim, to ja widzę, przeglądając te materiały, to tam więcej takiego sprzętu chińskiego w postaci hełmów i tych słynnych wózków, ja to nazywam chińskich meleksów, w których jeżdżą Rosjanie. Tak, bardziej. Chińskie bardziej jak najbardziej. I tutaj powiem Ci tak, Chińczycy mogą się upierać, że one nie chińskie. Dlaczego? Bo montownia jest w Samarze.
Także prawdopodobnie one przyjeżdżają w paletach, tam są montowane na miejscu, malowane, sądząc po ubarwieniu, że tak powiem, po kamuflażu, to farby im też przywożą, bo kolory są takie bardziej chińskie. To jest ten słynny kamuflaż chiński pustynny. Także no, tutaj to na dwoje babka wróżyła, czy rzeczywiście to idzie z Chin, czy rzeczywiście jest to w tej Samarze montowane, ale takie coś jest. Natomiast jeżeli chodzi o dalej o północną Koreę, amunicja artyleryjska, bardzo duża ilość przelotów, niedolotów, niewypałów, jest w tej chwili 12 zabitych na armatochaubicach holowanych, 152, przy próbie odpalenia pocisków koreańskich. Trzy armatochaubicy poszły razem z obsługami, bo pocisk rozerwał się w momencie odpalenia. Także no, takie ciekawostki przyrodnicze, które świadczą o tym, że Kim wyczyścił sobie magazyny. A to o tym świadczyć może ta ostatnia parada, biedna jak na Kima, więcej tych traktorów i śmieciarek, na których pomontowano jakieś pociski. I no, też na to zwróciłem uwagę, że no, w związku z poprzednimi latami to wyglądało no biednie. A tu ciekawostka a propos tej parady, te traktory. Wiesz skąd one były? No, niech zgadnę, czy nie z Białorusi? A, no dokładnie, białoruskie. Białoruskie, tak jest, i przyjechały przez rosyjską firmę, przez rosyjskiego resellera, tak, przyjechały sobie teraz już po wybuchu wojny. No więc, że tak no, nadwyżka ciągników na Białorusi jest duża, no bo przecież to tak jeden jest z większych zakładów, więc muszą to produkować, żeby ktoś miał jakąkolwiek... Ciekawe, że innego sprzętu jakoś, mimo tego, że podobno były jakieś próby od Kimów zawarcia jakichś porozumień z Białorusią, to ciekawa rzecz, że Białoruś w ogóle nie była zainteresowana tym. Teoretycznie to oni powinni skakać z radości, jeśli ktoś tutaj, Kimowie im będą chcieli kupić od nich broń, a praktycznie to oni byli bardzo na dystans. Oni nie byli zainteresowani, tam była mowa, była delegacja, tam była mowa głównie o współpracy w sektorze rolnym. Marku, ale jest jedna kwestia, która mnie bardzo interesuje i mam nadzieję, że nakreślisz mi i naszym widzom jedną rzecz. Pojawiał się na początku eskalacji tego konfliktu 2 lata temu taki mit, że pomimo tego, że Unia nałoży sankcje na gaz, na ropę, to Moskwa zawsze sprzeda to wszystko do Chin. Chiny wchłoną wszystko. Jak to wygląda? Nie bardzo, dlatego że po pierwsze, pierwszy kwartał 2024 roku dostawy z Rosji spadają. Dlaczego? Delegacja chińska była w Iranie i teraz lepsza ropa irańska wędruje do Chińczyków. Ja podejrzewam, że to był sposób na przekupienie Irańczyków, żeby Huti puszczali te chińskie statki. No wyszło tak sobie, ale ropa irańska dalej wędruje po dosyć niskiej cenie do Chińczyków i w związku z tym zmniejsza się wolumen kupowanej ropy rosyjskiej. Tutaj jest wyraźnie mowa o tym, że Rosjanie szukają nabywców. No, jest decyzja o wznowieniu eksportu benzyny. Benzyny, tak, ale tutaj to mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o benzynę, no to wiadomo, że na pewno kupi Mongolia, na pewno kupią Chiny, na pewno kupi część tych państw Środkowej Azji, prawda? Tutaj nabywców to będą mieli, ale chodzi o ropę i o tak zwane ciężkie destylaty. Tu już nabywców znaleźć trudno. Wiadomo, że pewną partię kupiła mazutu, kupiła, uwaga, Arabia Saudyjska. Arabia Saudyjska i to największy eksporter ropy na świecie kupił rosyjski mazut do swoich elektrowni. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że był tak tani, że razem z transportem wyszło taniej niż swoje własne. Co już świadczy o tym,
że ten eksport jest, może być mało dochodowy. Okej. Okay. Marku, na koniec. Schodzimy troszeczkę z tematów Chin, ale jutro jest 9 maja, więc dla Rosjan dość istotny dzień. W wielkim skrócie, czy oni cokolwiek osiągnęli? 9 tysięcy ludzi. Co osiągnęli? Drobne postępy taktyczne na froncie. Tu trzeba przyznać, że postępy są, że zagrożenie jest rosyjską ofensywą, która może nastąpić i najprawdopodobniej nastąpi. Natomiast tutaj już widać, że front krzepnie. Że front krzepnie, kierowane są nowe jednostki z rezerw, że Rosjanie się nie przebili, że Rosjanie nie przebili się na kierunku Andriiwki, że dalej nie idą na kierunku Oczeretyne. Także tutaj, co ja bym patrzył na kierunek Kupiańska, bo tam może być nieciekawie, ale mam nadzieję, że tam Ukraińcy podeśną od wody. No i cóż, no, trzeba się będzie temu przyglądać. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Na razie mamy dwie bardzo ciekawe wieści dotyczące mobilizacji, czyli jest mobilizacja na Ukrainie w zakładach karnych, ale nie mobilizuje się ludzi skazanych z poważnych paragrafów, czyli mafijność, czyli zabójstwa, gwałty. No ale z drugiej strony mobilizuje się oskarżonych w trakcie trwających procesów. No bo tam też wyliczyły media, że 11 tysięcy takich osób zostało powołanych i te sprawy zostały zamrożone. Zgadza się, ale to na tym etapie, na którym praktycznie zostało już tylko wysłuchanie stron i wydanie wyroku. Marku, gdyby chcieć wszystkich, to w takich, to tutaj sami Ukraińcy piszą, że gdyby chcieć wszystkich, których sprawy były w toku, zaczynając od początku rozpatrywania, no to wtedy Stany wzrosłyby o co najmniej 60 tysięcy, a nie o 11. Dokładnie. Marku, czy my się możemy spodziewać jakiegoś mocnego wystąpienia Władimira Putina, bo nie. Ja osobiście po tym inauguracyjnym no to troszeczkę jestem zawiedziony, bo standardowa retoryka, nic się nie zmieniło. Myślę, że tak jak powiedziała Ania Dyner, możemy się spodziewać przemówienia na temat faszyzmu, na temat Rosji, która odpiera, na temat tej osi, prawdziwej osi zła, prawda, którą stanowi Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia. Tyle zniszczony sprzęt w postaci Leoparda i zniszczony sprzęt w postaci, tak jest, że my Rosjanie i tak sobie z tym zagrożeniem poradzimy. No tego typu propagandy nie spodziewałbym się niczego więcej. Także bacznie obserwujemy, co będzie się działo w dniu jutrzejszym w Moskwie. Marku, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału i do odwiedzenia mediów społecznościowych Marka, do których link znajdziecie w opisie tego materiału. A moim i Państwa gościem był Marek Meissner. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję Mateuszu, dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Sponsorem programu były Militaria.pl